Ja powiem szczerze, że Mariusz Pudzianowski to myślę, że jako sportowiec to jest wzór dla wszystkich sportowców. Tak, to nie chodzi nawet o to, że on jest strongmanem, tylko chodzi o to, o ten jego jakby, nawet nie o te same tytuły, ale o tą jego pracę, pracowitość, o to, weź o to, jak sobie się od, nawet sobie odpal Instagrama, tam jest codziennie rano otwarta furtka, Mariusz biegnie. I zobaczcie, że on tak naprawdę zaczynał, bardzo ciężko zaczynał, to nie ma co gadać, naprawdę było widać, że robi to, że jest początkujący, można powiedzieć, na tej pierwszej walce, ale zobaczcie, minęło tam, nie wiem, 10 lat, czy 12 i myślę, że teraz udowodnił, że jest prawdziwym fighterem. No, wygrywając tą ostatnią walkę z Baterlą, no to zrobił naprawdę niesamowitą robotę i pokazał, że tak naprawdę ciężką pracą wszystko można osiągnąć, nie? Przecież on nie jest i najmłodszy, no i mówię, i tak jak też mówiliśmy, wywodzi się z tych jednak sportów takich siłowych, czyli na pewno miał o wiele trudniej, nie? No właśnie. Ja go i tak cały czas podziwiam, bo on cały czas fenomenalnie wygląda, także on tych mięśni ma naprawdę bardzo dużo, więc no, szacun dla mnie. A jednocześnie też transformację też przeszedł bardzo, bardzo konkretną i tak naprawdę za każdym razem te transformacje przechodzi, no. Więc to jest... Dla mnie Pudzian to jest takie uosobienie sportowca, jeżeli mówimy o polskich sportowcach, to jeden z takich naprawdę ikon polskiego sportu. Szkoda, że takie autorytety po prostu giną już w tym świecie, że tak powiem, influencerów powoli, nie? No, pozdrawiamy z tego miejsca oczywiście Pudzianowskiego, każdego, który to ogląda. Każdego Pudzianowskiego czy każdego, który ogląda? Każdego Pudzianowskiego.